Szkoda, że nie ma mojej customowej emotki, bo to chyba serwer Valve. A tak w ogóle to witam was bardzo serdecznie z tej strony Logan Bad Wolf. Z serwera, w którym już jakąś chwilkę gram i na którym pokażę wam, jak powinno się grać medykiem. Czyli mniej więcej pewne zasady postaram się wam przybliżyć. Oraz jak ja przynajmniej staram się grać medykiem. A granie medykiem oznacza nie, że przyklejamy się do Heavy'ego i tylko jego leczymy. Granie medykiem powinno oznaczać, że jak gramy, to staramy się leczyć wszystkich. Chociażby ma to znaczenie czysto... Zawiesiłem się. Ma to znaczenie o tyle czysto strategiczne, że po prostu wtedy dużo szybciej ładujemy naszego Ubera, jeżeli leczymy wszystkich w naszej drużynie, którzy są ranni. Nie wiem, co ten koleś robi, ale... O, potrzebujesz leczenia. Co ten koleś wyprawia? Aha. Dobra. Mam Ubera, tak jest. I mogę startować, ale z tym gościem to jest słaby pomysł, bo on ma raczej... Bo ona przecież... Wyrzutnia, która jest słabsza na konstrukcję. Ale mogę się przyczepić na przykład do Pyro. Dobra, to było słabe! To nie do końca o to mi chodziło, ale bo jak zwykle team jest trochę niezdecydowany w dalszym działaniu. Niestety to jest najczęściej problem przy graniu właśnie tak solo. Kiedy jestem praktycznie sam. Medyk zawsze jest potrzebny, ale jednocześnie... Najczęściej jest tak, że nikt nie chce nim grać, a jak ktoś już nim gra i w miarę ogarnia, to zazwyczaj team jest trochę niezdecydowany. Co to za jakiś... ruski jakiś, czy kto? Ja tu umieram! Dobra, bij tam, bij tam, bij tam, bij tam. Ja cię mam... Mam twoje plecy, nie ma twoich pleców. O, ale ciebie mogę podleczyć, żebyś miał trochę życia, a ja Ubera. Dobra, 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 dobra. Ten scout potrzebuje mnie, ale nie mam właśnie, nie mam zasięgu! Boże. I dupa. Szkoda. A tak dawkiem mnie, nawet całkiem nieźle mi szło tym medykiem. Może pewnie dlatego, że ja generalnie pamiętam zasady, jakim powinien się posługiwać każdy medyk, żeby nie... O, to teraz się przyda, może zmienić. Bo skoro bronimy, to generalnie zasada jest, że do obrony lepszy jest jak crit screak. Właśnie dzięki krytykom. Więc zniszczalność jest mniej przydatna niż na przykład krytyki na medyku. Chociaż rzeczywiście podstawowym mediganem wciąż też można coś zrobić, jeśli się broni. Ale generalnie... Zasada jest, że powinno się raczej na obronnym medyku, czyli w drużynie obrońców używać Kriegskriega. To szczerze widzicie, że on się dosyć szybko ładuje. To jest w zasadzie jego cecha. Gdzie to ja mam... Gdzieś tu miałem... Nie za dużo tych snajperów? No i idź tam na nich. Bliżej. Jeszcze bliżej. Polecę na górze! Gościu malinowy, ja pier... W nogi! Zdaje się, że to mnie też podleczy. No i właśnie. Foliusz w ogóle nie widział, że nad głową ma żołnierza i tym sposobem dał się łatwo zabić. No widzicie, jak on się... Kurde! A, widzicie dziada, jak się skitrał tam na górze. Na całe szczęście tu mamy zestaw obrońców. Ale niestety. Ten heavy trochę nie ogarnia sprawy. Ja mam nadzieję, że w miarę jeszcze ogarniam. Ktoś mnie tam wzywa? Mam nadzieję, że potrzebnie.
Gdzieś tam. Gdzieś. No, chyba w... No, chyba w miarę potrzebnie. No, w miarę potrzebnie, bo tutaj heavy zawsze się przyda w tym miejscu. Ale ten skład jest jakiś dziwny. I zrobiłem gdzieś heavy'ego. Niestety. Ej! O, w nogi. Zdążyli rozstawić już teleporter. Dobra, jestem, jestem, mam twoje plecy. Schowaj się na trochę, bo muszę tutaj cię podleczyć. A sobie naładować Ubera, którego już mam. O, proszę. Ej, gdzie on wziął? Patrzyłem na komendy i zgubiłem Heavy'ego swojego. Zniszczyli ten teleporter? No zniszczyli, na całe szczęście tyle. O rany. Zwiewam stąd. Aj! Kurde! Miskliknąłem i zużyłem Ubera, ale pierdoła ze mnie. To było po prostu głupie. Powiedzcie, miskliknęło mi się, no, i zużyłem niechcący Ubera. Co, już? Przecież... O cholera. Przegapiliśmy ostatni punkt, no. Nie wiem, jak tu... No. To mo tak może być. Punkt uratowany. Chociaż tyle. Ale naprawdę, co się tutaj w ogóle dzieje? No, gubię Heavy'ego, co on wyszedł, czy jak? Nie mam pojęcia. Ale tu jakiś... O ty! Nie jestem bojowym medykiem. Zwiewam stąd. Wiejemy. O, nie, już po mnie, już po mnie. Mogę tylko... niestety, już po mnie. Ale jak zwykle się tam... To chyba jest dosyć popularne miejsce, żeby właśnie się rozkładać u atakujących na tej mapie, bo tam co trochę, a to ze swoich, a to z ich, że się tam rozstawiają. Niestety, wszyscy o tym najczęściej zapominają. Gibus. No ale co, no, trzeba coś robić z tym. Podładowywać towarzystwo. Użyczać im swojego Ubera. O, snajper mnie potrzebuje. Jak zwykle wszyscy... Jestem pierwszym celem wszystkich. Jak to medyk, bo to jest coś właśnie, trzeba się zawsze z tym medykiem liczyć. Że my nie służymy do zabijania, tylko do leczenia. A ponieważ dajemy Ubery, które dają dużo w ataku czy w obronie, to niestety, ale jesteśmy też pierwszym celem wszystkich w przeciwnej drużynie i to dlatego prawdopodobnie nikt nie lubi grać medykiem. Nic nie zabijamy, a sami jesteśmy pierwszym celem. Dlatego tak niewielu jest ogarniętych medyków, którzy... Bo najczęściej jak się gra, to na zasadzie pocket medic, czyli strategia, która polega na tym, że przyczepiamy się do jednego z graczy i no cały czas jesteśmy przy nim, ignorując wszystkich innych wokół, którzy najczęściej potrzebują naszej pomocy. A jeszcze gorzej, jak w ogóle medyk zapomina o swojej roli i zamiast skupiać się na wspieraniu, to po prostu najlepsze sobie próbuje wszystkich zabijać. No co widzicie, na moim przykładzie jest dosyć słabe, bo medyk nie jest po prostu od tego, to nie jest jego rola. No Uber, ładuj się szybciej. Królestwo za Ubera. 5, 3. Gotowe. Za szybko wypaliłem Ubera. W złym momencie. To chyba jak upadł, to się... Ale tak naprawdę... Normalnie byłby to słaby wynik 1 na 7, ale weźmy pod uwagę, że tak mówię, jestem medykiem, ja nie jestem od zabijania.
Ten jeden to przypadkiem jak ten scout spał w dół. I znowu ktoś próbuje od razu przejść do sedna. Tak kurde, mało grałem na tym mapie i nigdy nie bardzo wiem, gdzie mam zazwyczaj iść. Ale chyba jeszcze sobie z tym poradzili. Kurde. Dobra, znalazłem drużynę. Dobra, na razie się do ciebie podczepię. Chociaż widzę, dużo heavy'ch jest, a ja jestem sam, na pewno jestem jedynym medykiem. No, jestem jedynym medykiem w drużynie. Typowe. Tam chyba ktoś mnie potrzebuje. No właśnie. Ale sprawdzę cię na okoliczność bycia szpiegiem. Chyba nie jesteś. Nie, nie jesteś szpiegiem. No to dobrze. To mogę leczyć cię dalej. Podczepię się dalej pod Heavy'ego, ale pamiętać muszę, żeby... O, chyba to przegramy. O, tak, to się źle. Wkopałem. O! On mnie zaskoczył. Oj, oj, oj. O, przedmioty znalazłem. W ogóle to wam powiem jeszcze tak na dygresję, że przez ostatni miesiąc, jeśli idzie o drop czapek, dostałem ich więcej niż przez ostatnie 3 lata grania. Bo wpadło mi łącznie 3. Znaczy, to dwie były czapki i jedno to pozostały kosmetyk, czyli tam chyba pasiasta koszula dla szpiega. Bardzo twarzowa, bardzo pasująca. Muszę się dostać na... Muszę się dostać, o, na linię frontu i wspierać chłopaków. Naszą moją drużynę. Tak dobrze, jak to się tylko da. No właśnie. W pierwszej kolejności powinno się niszczyć wieżyczki. Chcemy? Ale ja raczej już nie będę robił długiego komentarza na ten temat, bo ponieważ pokazuje to... Czekajcie, potrzebują mnie. Gdzieś tam. Swój? Chyba swój. Następna mapa będzie... A, ty potrzebujesz mojej pomocy. Dobra. Leczymy, leczymy, to jest najważniejsze. Zawsze leczyć. Powtarzam to do znużenia, ale będę to cały czas powtarzał. Bo to jest istotne w tej roli. Z każdej możliwej perspektywy. Ponieważ leczenie tylko jednego z graczy w drużynie jest po prostu nieopłacalne z perspektywy strategicznej. Bo jeżeli leczymy wszystkich, to wtedy nasze ubery znacznie szybciej się ładują po prostu. No i właśnie. Typowo. Mnie trafiło. Nie gram dużo medykiem, ale generalnie jak już jestem, to staram się to robić jak najlepiej. Ja myślę, że w tym wypadku idzie mi całkiem nieźle. Dużo uleczeń, sporo niezniszczalności. Dużo wsparcia. Wiele asyst. To też się liczy. Ale myślę, że na końcu, jak się skończy runda, to skończę też i to nagranie. I mam nadzieję, że w miarę wam pokazałem, jak to... Jak się na razie powinno grać generalnie, a przynajmniej... Śpieg. Jest ktoś śpieg. Dobra, ty będziesz kampił. Nie ma heavy'ego, to się podczepię pod... O, co jest? O, tam się z... Schował i po prostu mnie załatwił. No niestety muszę uważać, tak jak mówiłem. Medyk jest zawsze pierwszym celem przeciwnej drużyny. Ale kurczę, patrzcie, no bo mam niezły wynik. Chyba jestem... Nie, czwartym najlepszym graczem będę. Na tym serwerze. A nawet nikogo nie zabiłem. Zabiłem tylko jedną osobę, bo się po prostu przypadkiem zwaliła. Ktoś mnie tam wzywa i chyba... Dobra, podczepiłem się pod ciebie. Trzeba to miejsce bronić, bo to jest przedostatni punkt, chociaż nie, bardziej powinniśmy się skupić na punkcie E, ponieważ on jest odgórnie działający, że od razu jest już... No, brakło mi słowa. Że jest już po prostu gotowy do przejęcia. Leczę, leczę, cały czas cię leczę, towarzyszu. Niestety ładuje mi się dopiero Uber, ale dzięki temu, że jesteś cały czas ranny, ja się ładuję szybciej Ubera.
Spokojnie, jeszcze 10%. Raz, dwa, trzy. Są? Akurat nikogo nie ma. A przed chwilą był tłum. Walisz, dajesz. O kurde, akurat się schowali. O nie, o, o. Przed tym go nie uchronię, niestety. Nogi. Ktoś mnie tam potrzebował chyba bardziej. Ktoś mnie bardziej potrzebował, ale się tam nie dostanę chyba na czas. O ty, niedobry szpiegu. Robię co mogę, drużyno. Robię co mogę, ale nie ładuje mi się ober dosyć szybko. O, chyba SMS mój. Mówię taki sobie fajny dzwoneczek. Potrzebuję apteczki, ja... Dziękuję, że mi dostąpiłeś tą apteczkę. Robimy co się da, robimy co się da, róbcie co się da, panowie. Ja robię też co się da, ale jestem sam na całą drużynę. Nie dam rady więcej. Może w trójce na serwerze będę, ale trudno. Ale cóż. Ale widzicie, jakie opłacalne jest właśnie granie medykiem. Ja praktycznie ich tylko leczę. Zrobiłem jedno zabójstwo, cały czas ginę. A mam jeden z najlepszych wyników. Bo to jest kolejny dowód na to, co jest najważniejsze w TF-ie. Gra drużynowa. Staram się leczyć całą moją drużynę. Jeśli tylko mogę. Tak jak właśnie teraz tego demomana, tak jak tego skauta podleczę, podładuję trochę. Mam ubera. Dobra, to było słabe. Jak zwykle nie... Mam jeszcze tylko z tym problem tak naprawdę, wyczucie momentu z uberem. Sam niestety nie gram za często medykiem. Zwykle się zawsze jakiś tam trafi. O, mam demomana, do którego mogę się przyczepić. Już się nie mogę. O. Zyskałem tym samym trochę ubera. Przedstawi się... Aj, maście. Zaryzykowałem i przegrałem niestety. Wpadłem na granat. Za minutę się też mapa kończy. I albo wygramy, ale chyba raczej przegramy, bo już 5 stoi na punkcie i powoli jest przejmowalny. Nie ma nawet mowy. Nie zdążymy. Nie da rady. Ten punkt prawie należy do nich. I to jest przegrana. Tak myślałem. Niestety. No przynajmniej mam. No mówi się trudno. Starałem się jak mogłem, my się też staraliśmy, no niestety. Czasem się przegraje grę, ale nie jest zły wynik, no. A ja tylko leczyłem. I 3 osoby zabiłem z... 2 faktycznie zabiłem, 3... No cóż. No, jestem ponownie. I tak. Ale to nie jestem na małej mapie, ale i tak, jak mówiłem, będę już kończył. Niestety się tam urwała mapa, bo ładował się nowy poziom. Dlatego musiałem uciąć. Ktoś tu ma medyka. I tak mówię. Będę raczej już kończył w tym układzie. Tak mówię. Mam nadzieję, że coś z mojego dzisiejszego grania wyniesiecie. Zarówno po tym, co robiłem dobrze, jak i również po tym, co robiłem źle. A ja wiem, co robiłem między innymi źle. Chociażby na przykład nie umiałem dobrze ubera wyczuć. Czasami w którym momencie powinienem go użyć. Więc na to też zawsze zwracać trzeba uwagę. Ja jeszcze nie jestem doskonałym medykiem, ale generalnie zasady grania znam. Więc co tu dużo mówić? To będzie na tyle. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Ubijemy coś? Ubijesz coś tym? Soltkiem? Właśnie ci przebieg... Nieważne. Nie wyszło. Miałem nadzieję, że chociaż zniszczy tą wieżyczkę. Dobra, to już tam zdecydowanie.
Na tym już będę kończył. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Na pożegnanie najwyżej walę jeszcze. Na razie.